Cześć! Dzisiaj mam dla Was drugą część filmu, który jakiś czas temu bardzo Wam się spodobał. Mianowicie na nasz polski rynek trafia coraz więcej zagranicznych firm kosmetycznych i łamiemy sobie na nich języki. Dzisiaj ten film jest po to, żeby rozwiać Wasze wątpliwości i polepszyć Waszą wymowę. Oglądajcie film dalej. Na początek chciałabym zaznaczyć, że ten film absolutnie nie powstaje po to, żeby piętnować osoby, które nie radzą sobie z wymawianiem po angielsku, tylko po to, żeby Wasze umiejętności doskonalić, bo przecież po to się czegoś uczymy, żeby być coraz lepszymi. Czuję się też w obowiązku, tak jak w części pierwszej, powiedzieć Wam, że ten temat nie jest mi obcy, jestem osobą po filologii angielskiej, uczyłam języka angielskiego i chyba wymowa jest właśnie takim obszarem nauczania, który intrygował mnie zawsze najbardziej, więc chciałabym Wam dzisiaj swoją wiedzę przekazać. No i też jako były pracownik perfumerii muszę stwierdzić, że klientki bardzo często stresują się i wstydzą, kiedy muszą powiedzieć właśnie jakąś zagraniczną markę albo samą nazwę produktu, więc chciałabym bardzo, żebyście po obejrzeniu tego filmu nabrali pewności siebie, nauczyli się przede wszystkim czegoś nowego i Wasz strach schowali do kieszeni. Zobaczcie teraz koniecznie, jakie marki sprawiają Wam najwięcej problemów. Przypominam, że nazwy firm zagranicznych możecie wymawiać na dwa sposoby. Być bardzo poprawnymi i starać się wymówić perfekcyjnie nazwę po angielsku, albo delikatnie ją spolszczając, ale trzymając się jednak poprawnej wymowy, więc będę starała się Wam przedstawiać obie wersje. Zaczynamy! Osi, czyli produkty do włosów, które na pewno znacie. I tutaj taka ciekawostka. Osi to jest też określenie na osobę pochodzącą z Australii. Anastasia Beverly Hills. Wiele osób czyta to jako Anastasia Beverly Hills, natomiast założycielka marki pochodzi z Rumunii, więc to imię czytamy w oryginale jako Anastasia. No i tu chyba upraszczać zbytnio nie trzeba, czyli Anastasia Beverly Hills. Popularne akcesoria do włosów Babyliss. Barry M, czyli Barry M. PH Cosmetics, czyli PH Cosmetics. Beauty Bakery. Bare Minerals. Bare Minerals. Be Perfect. Be Perfect. Bumble and Bumble. Bumble and Bumble. Bosha. Believe. By Terry. By Terry. Cascade of Colors. Cascade of Colors. Cover Effects. Cover Effects. Koreańska marka, ale tutaj wiele osób ma z tym problemy. Cosrx. Cosrx. Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury, tak jakbyście chcieli wyrzucić z tego nazwiska U. DKNY, tu po prostu czytamy litery alfabetu. The Alchemy, to jest po prostu ładniej wyglądająca forma zapisu tego wyrazu. Dose of Colors, Dunhill. I tu przy okazji chciałabym poruszyć ciekawy bardzo temat. Wierzę, że bardzo Wam to ułatwi czytanie po angielsku. Jeżeli w wyrazie po angielsku widzicie literę I, to możecie być prawie pewni, że czytając to należy to przeczytać jako dźwięk bardzo podobny do naszego Y, więc Dunhill, nie Dunhill. Jeżeli w tej nazwie widzielibyśmy dwa razy E, wtedy moglibyśmy to przeczytać jako nasze polskie takie twarde I, ale jeżeli chcemy brzmieć dobrze po angielsku, to należy to I trochę zmiękczyć, więc Dunhill. Dyson. Egyptian Magic. Egyptian Magic. Popularna marka rzęs Eyler. Fake Bake. Fake Bake. Freedom Makeup. I tu wyobrażamy sobie, że na końcu w wyrazie Freedom nie ma tego O, więc tak jakbyśmy chcieli przytulić do siebie D i M. Freedom Makeup. Nie Glove, bo Glove to rękawiczka. Glove. Glam Glow. Glam Glow. Glossier. Na koniec robimy takiego zawijasa, jakbyśmy chcieli kogoś zaczepić A. Tu w tym wyrazie właśnie w ten sposób czytamy tą końcówkę R. Glossier. Grown Alchemist. Grown Alchemist. Hawaiian Tropic, czyli popularne kosmetyki do opalania. Hawaiian, czyli hawajski, to jest jeden z moich ulubionych wyrazów po angielsku. Jeżeli chcemy sobie uprościć, to lepiej uprościć drugi człon tej nazwy, czyli Hawaiian Tropic. Hourglass. Hourglass. Iconic London. It Cosmetics. I tu właśnie zastosowanie ma zasada, o której wcześniej wspominałam. Jeżeli przeczytalibyśmy to jako It Cosmetics, a tak właśnie najczęściej Polacy wymawiają tę nazwę, to słuchacz zrozumiałby, że chodzi nam o jedzenie kosmetyków, bo tak właśnie zapisuje się to, co słyszymy, czyli It Cosmetics. Natomiast ten wyraz już wiecie, że czytamy jako It Cosmetics.
Indeed Labs. I tu właśnie mamy podwójne E, które czytamy jako nasze takie mocne polskie I, Indeed, które po angielsku oznacza w rzeczy samej. Gumki sprężynki do włosów, czyli Invisibubble, wariacja nad wyrazem invisible, czyli niewidoczny. No i tu coś w tym jest, bo te gumki mają być prawie niewidoczne we włosach, więc Invisibubble. Jessup, czyli Jessup. Joe Malone, nie Joe Malone, tylko Joe Malone. Juvia's Place. Nazwa marki, która sprawia, jak zauważyłam, mnóstwo kłopotów, to jest Kiehl's, czyli Kiehl's. Nie czytamy tego jako Kiehl's. Kiehl's. Kevin Murphy. I tu popularny film Kevin sam w domu już, myślę, mocno zakorzenił się w naszej głowie i ciężko będzie pozbyć się tego I w tym imieniu, więc myślę, że po prostu w takich konwersacjach ze znajomymi śmiało możecie powiedzieć Kevin sam w domu, Kevin Murphy, to wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli chcielibyście wypowiadać się po angielsku, pamiętajcie tylko o tym, żeby właśnie to I trochę zmiękczyć i będziecie brzmieli na pewno dużo lepiej po angielsku. LA Girl, skrót od Los Angeles I chyba najbardziej znienawidzony wyraz przez moich uczniów, czyli dziewczyny. Zobaczcie, jak brzmi wyraz z naszym polskim I girls. Słabo, nie? Kiedy wsadzimy tam właśnie to nasze takie girls, brzmi to dużo lepiej po angielsku, więc starajmy się trochę zmiękczać. Lime Crime, Lime Crime. Long for Lashes. Tu wykorzystano identyczne brzmienie liczby for do wyrazu for, dla I mamy nazwę marki Long for Lashes. Tak zwane końskie kosmetyki do włosów, bo pierwotnie były stworzone właśnie dla koni mane and tail, czyli grzywa I ogon. Nude by Nature. I tu bardzo często spotykam się z tym, że Polki wymawiają wyraz nude jako nude albo nude, natomiast czytamy ten wyraz jako nude. Patchology. Physician's Formula. I spolszczamy Physician's Formula. Pretty Vulgar. Genialne kalendarze adwentowe co roku wypuszcza marka Rituals. Real Techniques. I tu bardzo często pojawia się błąd, czyli Real Techniques. Przenosimy po prostu wyraz technika do angielskiego techniques, natomiast nie brzmi to za dobrze. Lepiej spolszczyć to jako techniques. Real Techniques. Sugar Pill, czyli Sugar Pill. Pat McGrath. I tu wygooglajcie sobie koniecznie to nazwisko. Gwarantuję Wam, że będziecie zaskoczeni, kiedy zobaczycie, kto jest założycielem marki. Wiele osób błędnie myśli, że to mężczyzna. Kevin O'Quan. Tu przyznaję, że sama musiałam wyszukać poprawną nazwę tej firmy I dopiero w wywiadzie, gdzie sam twórca się przedstawiał, znalazłam poprawną wersję. O'Quan. Ta nazwa była dla mnie zdecydowanie największym zaskoczeniem w całym tym zestawieniu I czytamy ją jako Way. Tangle Teaser, albo po brytyjsku Tangle Teaser, nie czytamy tego jako Tangle. Tangle Teaser. Tweezerman. Coraz bardziej popularne kosmetyki The Ordinary. Tu wyraz the czytamy jako the, dlatego że po nim mamy samogłoskę. The Ordinary, albo spolszczamy The Ordinary. Two-Faced. Two-Faced. Vizard. Velour Lashes. Violet Voss. Youth to the People. Youth to the People. Wet and Wild. Tu wyraz end został skrócony do n, tak jak robi się to w angielskim, amerykańskim slangu. Czytamy to jako n. Wet and Wild. Urban Decay. Niemiecka marka, o której wymowę cały czas są kłótnie, czyli Zoeva. I to, jeżeli chodzi o marki w dzisiejszym odcinku, byłoby już tyle. Zwróćcie uwagę, że czytałam je z amerykańskim akcentem, możecie czytać je też po brytyjsku, ale jeżeli chodzi o brytyjski akcent, nie czuję się ekspertem, zawsze ten amerykański był mojemu sercu bliższy. Ale jeżeli chcecie poznać brzmienie tych samych firm albo innych wyrazów w innych akcentach w języku angielskim, po brytyjsku, irlandzku, australijsku, szkocku, to bardzo serdecznie polecam znaleźć sobie na przykład jakiegoś youtubera, odpalić sobie tutorial I wtedy usłyszycie, jak nazwę marki albo produkt wymawia po prostu native, czyli osoba, która urodziła się w tym kraju I posługuje się językiem od urodzenia. To jest moim zdaniem najlepsza forma uczenia się. Dzisiaj dziękuję Wam pięknie za uwagę. Będę ogromnie wdzięczna, jeżeli zostawicie nazwy innych firm, które sprawiają Wam problem. Może chcecie odcinek z firmami odzieżowymi albo
albo innymi po prostu. Dajcie swoje przykłady, obiecuję, że nagram Wam kolejną część tego filmu. Mam nadzieję, że coś się dzisiaj tutaj ode mnie nauczyliście, że będzie to film, do którego będziecie powracać. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!